Jak wycesować Smoka 3? Ukryty świat dał nam coś, na co czekaliśmy od czasu premiery pierwszego filmu tej trylogii. Małe furie! Szczerbatek nareszcie doczekał się trójki dzieci, które są absolutnie przeurocze. Niestety na ekranie pojawiają się zaledwie przez parę minut. Trudno więc nie czuć pewnego niedosytu. Witajcie, tu Marta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Dzisiaj, dla tych, którzy chcieliby z małymi furiami spędzić nieco więcej czasu, przygotowałam 5 faktów o dzieciach szczerbatkach, których możecie jeszcze nie znać. Fakt pierwszy. Dzieci szczerbatka nie są ani nocnymi furiami, ani białymi furiami. Nie są jednak także oddzielnym, nowym gatunkiem. Są natomiast hybrydami, czyli krzyżówką dwóch relatywnie blisko spokrewnionych ze sobą gatunków. Tak jak, dajmy na to na przykład, muł, który jest potomkiem klaczy i osła, a także legrys, czyli dziecko lwa oraz tygrysicy. Fakt drugi. Podobnie jak muł i legrys, międzygatunkowe dzieci nocnej oraz białej furii posiadają własną nazwę, oznaczającą typ hybrydy, którą są. Niestety w polskojęzycznej wersji filmu nigdy ona nie pada. Za to w języku angielskim jest to Nightlights, stanowiące połączenie nazw Nocna Furia, Night Fury oraz Biała Furia, Light Fury. W dosłownym tłumaczeniu na polski Nightlights to nocne światła albo nocne jasności. A jeśli posłużymy się tą samą logiką tłumaczenia, która zmieniła Light Fury w Białą Furię, w grę wchodzą także takie przekłady jak nocne biele oraz nocne białka. Ja, tak osobiście, lubię tłumaczyć sobie Nightlights jako pomroczności jasne. Zgadnijcie, jak będę nazywać dzieci szczerbatka do końca tego filmu. Fakt trzeci. Małe pomroczności jasne dojrzewają bardzo szybko, chociaż w momencie, gdy je poznajemy, są maleńkimi, pucłowatymi smoczętami o dziecięcych proporcjach. Już potrafią sprawnie posługiwać się skrzydłami, a w locie nie ustępują w pełni dorosłym osobnikom. Potrafią bez najmniejszego problemu latać równie szybko oraz równie długo jak one. Nawet nie okazując przy tym cienia zmęczenia. W skład umiejętności, które pomimo młodego wieku posiadają, wchodzi również plucie plazmą, a także kamuflaż, dzięki któremu stają się niemal kompletnie niewidzialne. Oznacza to, że chociaż dzieci szczerbatka obecnie są niewiele większe od domowego kota, już teraz są jednymi z najpotężniejszych oraz najgroźniejszych smoków. Fakt czwarty. Pomroczności jasne, które widzimy w filmie, umaszczeniem przypominają czarno-białe kocięta. Jednak nie zawsze miały tak wyglądać. Projekt postaci, pochodzący ze wcześniejszych stadiów pracy nad filmem, pokazuje trzy małe furie, z których dwie są wiernymi kopiami swych rodziców, tyle że w wersji miniaturowej. Tymczasem trzecie smoczątko ma jasną wewnętrzną stronę ciała, która stopniowo ciemnieje, a także pojedyncze białe łuski, wyglądające niczym gwiazdy na nocnym niebie. Przyznam, że dwa pierwsze projekty trudno nazwać szczególnie ciekawymi i rozumiem, dlaczego DreamWorks jednak je odrzuciło. Nie mogę jednak odżałować, że nigdy nie zobaczymy małej gwieździstej furii na ekranie. Przepięknie wyglądałaby w pełni zanimowana, zwłaszcza jeśli białe łuski rzeczywiście błyszczałyby niczym gwiazdy. Fakt piąty. Oficjalnie, poza nazwą rodzaju hybrydy, czyli Nightlights, dzieci szczerbatka nie posiadają indywidualnych imion. Podobnie zresztą jak ich matka, bezimienna biała furia. Film nie zdradza również płci trzech smoczków. Możliwe jednak, iż informacje na temat imienia oraz płci jednego z nich niechcący wyciekły do sieci za sprawą sklepu Pop in a Box, specjalizującego się w sprzedaży figurek Funko Pop, przedstawiających w stylu chibi różne postaci z dzieł kultury popularnej. Zabawki wzorowane na małych pomrocznościach jasnych znalazły się w oficjalnej ofercie sklepu jeszcze na długo przed premierą samego filmu. Co ciekawe, chociaż czarne smoczęta zostały podpisane po prostu jako Nightlight 2 i Nightlight 3, czyli pomroczność jasna 2 i 3, białe smoczątko ma podane w opisie prawdziwe imię, zwykle uważane za typowo żeńskie. Stephanie.
Cóż, jest to trochę dziwne miano dla smoka żyjącego w czasach wikingów. Możliwe więc, że to zwykła pomyłka ze strony sklepu lub jakiś żart? Jednak ta sama postać jest podpisana jako Stephanie także na innych stronach, w tym Zing Pop Culture, Hero Stash oraz Supportive Solutions. Istnieje więc realna szansa, że to jak najbardziej kanoniczna informacja, która przez przypadek wyciekła z DreamWorks. Gdyby rzeczywiście tak było, oznaczałoby to, że biała pomroczność jasna to samiczka, mała Stefcia. Ciekawe, czy gdy dorośnie, napisze serię książek o bladych, zabójczo pięknych smokach, które się błyszczą. I oto właśnie 5 faktów o dzieciach Szczerbatka, które dzisiaj dla Was przygotowałam. Czy udało mi się którymś z nich Was zaskoczyć? A może o wszystkich słyszeliście już wcześniej? Czy gdybyście byli wikingami, nazwalibyście swego smoka Stefa? A może wiecie o pomrocznościach jasnych coś, o czym tutaj nie wspomniałam? Nie krępujcie się! Zostawiajcie pod filmem komentarze, łapki w górę oraz subskrypcje. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w nowym wideo w każdy piątek o 17:00. I pamiętajcie, żeby oglądać filmy, które już są na kanale, jeśli jeszcze ich nie widzieliście.